Edyta Nawrocka, witam Państwa 23 sierpnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Zbigniew Chlebowski wystartuje w wyborach parlamentarnych do Senatu z własnego komitetu. Podczas konferencji mówił o problemach regionu i samego Wałbrzycha, który przede wszystkim potrzebuje obwodnicy. Zbigniew Chlebowski wystartuje z własnego komitetu wyborczego. Jak mówił podczas konferencji, polską politykę charakteryzują przede wszystkim agresja i język pomówień. Poseł nie wini za to partii politycznych, ale jego zdaniem wielu polityków z różnych opcji politycznych nadużywa języka nienawiści i pomówień, a brakuje w polskiej polityce merytorycznej debaty. Wierzę, że polityka może być lepsza. Gdyby tak nie było, na pewno bym nie kandydował. I wierzę, że nowi ludzie, być może w Senacie, bo przypomnijmy, że to będą okręgi jednomandatowe, tu nie ma preferencji partyjnych, być może Senat będzie tą izbą, która będzie podnosiła standardy polskiego życia publicznego. Chlebowski zdecydował się na start w wyborach głównie z trzech powodów. 4 lata temu tutaj w okręgu uzyskałem 60 tysięcy głosów poparcia, zaufania wyborców. I dzisiaj uważam, że mieszkańcy tego regionu mają prawo dokonać wyboru, mają prawo ocenić moje postępowanie, mają prawo ocenić, czy dobrze służyłem mieszkańcom, czy dobrze służyłem regionowi, czy nie. Dzisiaj wiem i dzisiaj chcę głośno o tym mówić, że nie ma publicznej, politycznej zgody, żeby oczerniać niesłusznie ludzi, żeby stawiać zarzuty. Dzisiaj nie ma z mojej strony zgody na język agresji czy język nienawiści, który tak często gości w polityce. I to też jest moja druga motywacja. Jestem winny to tym, którzy nie utracili we mnie zaufania, ale jestem to winny też tym, którzy utracili zaufanie, bo chcę w tej kampanii do nich dotrzeć. I wierzę, że mi się to uda, dotrzeć i powiedzieć, że jestem tym samym człowiekiem, którego znają sprzed 2 lat. Zbigniew Chlebowski mówi otwarcie, że mieszkańcy regionu mają prawo wybierać, a on z dużą pokorą przyjmie każdy wynik, nawet porażkę, ale wierzy w sukces. Wierzę, że mieszkańcy tego regionu będą mieli w pamięci raczej te dobre rzeczy, które zrobiłem dla regionu i wierzę, że będę w stanie z nimi się porozumieć, nawiązać kontakt i przekonać do swoich racji. Kandydat podkreślał, że chce wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje, by wspierać ważne inicjatywy w regionie. Mówiąc o Świdnicy, zaznaczał, że miasto słynie z aktywności przedsiębiorców. Trzeba zlikwidować bariery i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Poseł nie zapomina też o tym, że w całym regionie potrzebne są miejsca pracy i rozwój infrastruktury. Gdy mówi o Wałbrzychu, mówi przede wszystkim o obwodnicy. Ja wiem, że to długo trwa. Ja wiem, że mieszkańcy Wałbrzycha się niecierpliwią, ale w Polsce proces inwestycyjny jest bardzo długi. Przygotowanie tego procesu, zgoda właścicieli działek, następnie opinie środowiskowe, pozwolenia na budowę. Na szczęście wszystko to już mamy za sobą i jest szansa, że w przyszłym roku ta inwestycja może ruszyć. Inwestycja najbardziej potrzebna miastu. Dla Chlebowskiego Wałbrzych jest miastem dotkniętym przede wszystkim przez bezmyślność. Te wszystkie absolutnie praktyki nie do zaakceptowania budzą moją odrazę, budzą mój sprzeciw. Trzeba przede wszystkim odbudować wizerunek i wiarygodność tego miasta. Jest mi wstyd za to, co niektórzy działacze Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu wyprawiali. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle, że 2 lata odsunąłem się z polityki i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności to, co się w tych minionych 2 latach w Wałbrzychu działo. Wałbrzych, zdaniem Chlebowskiego, potrzebuje pieniędzy na drogi i inwestycje, nowej energii i dobrych ludzi, którzy powinni zarządzać miastem. Zbigniew Chlebowski apeluje o kampanię fair i porzucenie języka pomówień. Chce tak, żeby ta kampania była kampanią merytoryczną i nowych pomysłów. Pierwsze miejsce na liście PiS w okręgu wałbrzyskim przypadnie Bogdanowi Święczkowskiemu. Anna Zalewska będzie dopiero druga. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Gazeta Wyborcza, Zalewska nie będzie jedynką PiS-u w wyborach do Sejmu. Z miejsca pierwszego będzie startował Bogdan Święczkowski, który był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007. Pochodzi z Sosnowca. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem pracował jako prokurator w Tychach, Sosnowcu i Katowicach. W 2005 roku przeszedł do Prokuratury Krajowej, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a potem dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. W 2010 roku został radnym sejmiku województwa śląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Z Wałbrzychem i regionem ma niewiele wspólnego. Anna Zalewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości z regionu wałbrzyskiego, trafiła na drugą pozycję. Jak powiedział Gazecie Wyborczej jeden z dolnośląskich polityków PiS-u, wybór Święczkowskiego jest związany z ostatnimi aferami wyborczymi w naszym mieście, w które zamieszani byli działacze Platformy Obywatelskiej. Z posłanką nie udało nam się dzisiaj skontaktować. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska wystartuje w wyborach do Sejmu z 7. miejsca z listy Platformy Obywatelskiej. Leszczyńska zastąpi Renatę Wierzbicką, która zrezygnowała z kandydowania z powodów zdrowotnych. Prawie 146-latków pójdzie we wrześniu do pierwszej klasy. W
tym roku, to jeszcze rodzice zadecydują, czy dziecko pójdzie wcześniej do szkoły. Od przyszłego roku do pierwszej klasy pójdą wszystkie sześciolatki. W tym roku dzieci sześcioletnie mogą jeszcze iść do zerówki i do pierwszej klasy. To decyzja rodzica. Aleksandra Mentek z Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta po projektach organizacyjnych składanych przez szkoły do końca maja wie, że sześciolatków, które od września rozpoczną naukę w pierwszych klasach, będzie 139. Sześcioletnich pierwszoklasistów przyjmie każda wałbrzyska podstawówka. Najwięcej, bo aż 25 będzie w zespole szkół integracyjnych sześciolatków w pierwszej klasie. Natomiast w pozostałych szkołach to się tak różnie rozkłada, od 3 do 18, 15 i tak dalej. Wałbrzyskie podstawówki są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Trzeba zaznaczyć, że w szkołach, w klasach od 1 do 3 zajęcia odbywają się w sposób ciągły. Tam nie ma lekcji takiej, że jest 45 minut i przerwa. Dzieci same zadecydują, kiedy będą miały przerwę, bo one wskażą swoim zachowaniem, nadmiarem energii bądź znudzeniem, że wypadałoby już zrobić przerwę. I te klasy, te szkoły są przygotowane i tutaj naprawdę nie mamy problemów. Żadna szkoła nie zgłosiła, że nie przyjmie, bo nie ma takich warunków. Nasza placówka jest w zasadzie bardzo dobrze przygotowana. Posiadamy salę, miejsce zabaw dla dzieci z rządowego programu Radosna Szkoła. Placówka otrzymała certyfikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, szkoła dbająca o bezpieczeństwo. Jest u nas bezpiecznie, jest przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się i wychowaniu małych dzieci. Pomieszczenia lekcyjne są dosyć przestronne, kolorowe, również dostosowane do dzieci najmłodszych. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i w dalszym ciągu doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Żeby sześciolatek mógł rozpocząć naukę w pierwszej klasie, muszą być spełnione pewne warunki. Sześciolatek może zostać przyjęty do szkoły podstawowej, jeżeli wcześniej objęte dziecko było wychowaniem przedszkolnym oraz jeżeli szkoła posiada odpowiednie warunki organizacyjne. Jeżeli natomiast dziecko nie uczęszczało wcześniej do przedszkola, nie było objęte wychowaniem przedszkolnym, rodzic może zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam prosić o opinię, czy dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę rok wcześniej. Aleksandra Mentek przypomina też, że w większości krajów europejskich wysoko rozwiniętych dzieci sześcioletnie rozpoczynają szkołę, a zajęcia i lekcje odbywają się w formach zabawowych i to w żaden negatywny sposób nie wpływa na dziecko. Trochę inaczej oceniają to psychologowie. Sześciolatek na swój wiek jest przygotowany do realizacji obowiązku szkolnego. Niemniej jednak mamy oto w tej chwili taką sytuację już po raz ostatni, kiedy w danej klasie mogą się znaleźć dzieci rocznikowo w wieku, na przykład w grudniu dziecko będzie kończyło 6 lat, jak również wiecie Państwo, że w naszym kraju istnieje możliwość odroczenia od obowiązku szkolnego, a to oznacza, że siedmiolatek, który nie był przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego, przeczekał ten jeden rok, uczęszczając na zajęcia do przedszkola bądź też do oddziału zero przy szkole podstawowej. I oto ten prawie sześciolatek z grudnia oraz ponad ośmioletnie dziecko znajdą się w jednym zespole. W tym roku liczba sześciolatków, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych, nie jest tak duża, żeby tworzyć oddziały dla dzieci młodszych i starszych. W związku z tym dyrektor każdej szkoły, kiedy staje przed takim dylematem, przyjmuje do jednej klasy dzieci właśnie z taką dużą rozpiętością, prawie że trzyletnią rozpiętością wieku. No nie trzeba nawet psychologii, żeby zrozumieć, że w jednej ławce dosłownie usiądą dzieci, których rozwój pod każdym względem, rozwój poznawczy, rozwój fizyczny, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny znacząco się różni. W przyszłym roku, kiedy wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły, tego problemu nie będzie. Będzie to taki rok, w którym równolegle grupa siedmiolatków również rozpocznie swoją edukację po raz pierwszy.
I o ile ta sytuacja przyszłoroczna jest jakby jasna i klarowna w tym sensie, że grupy sześciolatków najprawdopodobniej, taką mam nadzieję, będą miały swoje oddziały sześcioletnich klas pierwszych, jak również siedmiolatków klasy pierwszej będą równolegle realizowały obowiązek szkolny. Od roku szkolnego 2012-2013 wszystkie sześciolatki pójdą do pierwszej klasy. W tym roku też dzieci pięcioletnie mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, a w momencie, gdy sześciolatki pójdą już wszystkie do szkoły, to i pięciolatki będą miały już obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Bibliotekę pod Atlantami. W dwóch poprzednich zwyciężył mieszkaniec naszego powiatu, Czesław Lipiński z Głuszycy. Zasłuchaj się w książce. To konkurs skierowany do osób niewidomych i słabowidzących. Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 16 września. Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami realizuje projekt pod hasłem Zasłuchaj się w książce, dofinansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym jego celem jest integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących. Konkurs ma także promować czytelnictwo wśród osób z dysfunkcją wzroku i inspirować do rozwoju własnej twórczości literackiej. Do 16 września organizatorzy czekają na recenzje, które muszą dotyczyć polskiego lub obcego utworu literackiego. Mogą być przygotowane w formie nagrania na płycie CD, taśmie magnetofonowej, w pliku MP3 lub w postaci pisemnej, sporządzonej pismem Braille'a, tradycyjnym drukiem albo pismem odręcznym. Pełny tekst regulaminu konkursu dostępny jest w siedzibie biblioteki i na jej stronie internetowej www.atlanty.pl. Gala wręczenia nagród odbędzie się 21 października 2011 roku w budynku głównym biblioteki. 11. Dolnośląski Festiwal Zupy przyciągnął do Jedliny Zdroju wielu miłośników dobrej kuchni. Tegoroczna liczba uczestników to dowód, że z roku na rok Festiwal Zupy cieszy się coraz większą popularnością. Podczas festiwalu serwowano zarówno zupy tradycyjne, jak i niespotykane na co dzień w domowej kuchni. Koneserzy orientalnych smaków mogli spróbować zupy tajskiej z krewetkami i mlekiem kokosowym, zupę orzechową, chili czy turecką zupę krem. Nie zabrakło też potraw bliższych rodzimym smakoszom. Jeśli chodzi o zupę, jaką tutaj proponowaliśmy, to była zupa z wołowiny na jogurcie z dodatkiem cytryny. Cytrynka podkreśliła dzisiaj kwasowość naszej zupy, która miała konsystencję gulaszową, ale mimo to była lekko strawna. Na dzisiejszy festiwal zupy przygotowaliśmy zupę kresową z żołądków drobiowych. Mieliśmy przygotowane ogółem chyba z 50 litrów zupy. Niestety w tempie błyskawicznym, naprawdę błyskawicznym, zeszło nam wszystko. Dolnośląski Festiwal Zupy to już w Jedlinie tradycja. Co roku uczestniczy w nim coraz więcej osób. W tym roku odwiedzający mogli skosztować aż 33 zupy konkursowe i 4 poza konkursem, serwowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jedliny oraz burmistrza Leszka Orpla. 9. edycja festiwalu, jak mówią ludzie, najsmaczniejsza impreza na Dolnym Śląsku. Mieliśmy dużo wystawców, nasza zupa samorządowa jest wydawana poza konkursem. Cieszymy się, że ludzie się dobrze bawią, widocznie lubią zupę, jak to Polacy. Żeby wygrać, trzeba było wykazać się nie tylko mistrzowską ręką kucharską, ale również zaskoczyć uczestników i jurorów oryginalnymi pomysłami. Trzeba wybrać coś wyjątkowego, coś co ruszy podniebienia gości, którzy tutaj przychodzą, gości naszych restauracyjnych. Mamy takie motto, inspirowani podniebieniem, swoim i innych. I tak staramy się dobierać nasze menu, nasze potrawy. Przepis, który ja akurat znalazłem, to został znaleziony z książki kucharskiej, którą znalazłem w antykwariacie. Jest to książka i przepis 1920 roku. Robimy na początku bulion warzywny, obgotowujemy sobie żołądki drobiowe, doprawiamy bardzo dużą ilością gałki muszkatałowej, świeżego majeranku. Do tego wszystkiego robimy jeszcze kluseczki z pietruszki oraz imbiru. Próbowałam zupę z bobu i oczywiście od burmistrza dostałam grochówkę. Grochówka była bardzo dobra, no zupa z bobu była inna, oryginalna, ale też smaczna. Uczestnicy festiwalu mieli okazję poznać nowe przepisy. Każdy z chęcią dzielił się swoimi doświadczeniami kuchennymi. No wszystkie produkty muszą być dane do tej zupy, żeby ona była taka jak potrzeba. Smaki wszystkie, te które do danej zupy pasują. No również gotuję dobrą grochową, którą zjadłam w podobnym smaku. No, lubię zupy przecierane, kremy z jakimś groszkiem tysiowym, dżankami. Festiwal to nie tylko okazja do spróbowania różnych zup. Dla miasta i regionu to przede wszystkim doskonała promocja. Tych kilka tysięcy osób, które przyjeżdża na festiwal zupy,
nie tylko na samym festiwalu przebywają te osoby, ale zwiedzają Jedlinę i zostawiają pieniądze w innych miejscach. Oprócz tego, że w Jedlinie można aktywnie wypocząć, na Czarodziejskiej Górze relaks, można zaczerpnąć z uczty duchowej przy teatrach ulicznych, to teraz mamy ucztę smakową, zupę serwujemy i mam nadzieję, że podoba to się Wałbrzyszanom i częściej do nas będą przyjeżdżali. Zdaniem jurorów najlepszą zupą przygotowaną przez zawodowców była zupa pałacowego lokaja przygotowana przez kucharzy z hotelu Jedlinka. Wśród kucharzy domowników najlepsze okazały się Sonia Raczek i Kamila Hrabia z Jedliny Zdroju, które przygotowały zupę cebulową z pikantnymi poduszeczkami z serem. Nagrodę publiczności zdobyła turecka zupa kremta wung z hotelu restauracji Maria Helena. Po raz ósmy do Zamku Książ przyjechali wybitni profesorowie, muzycy i aktorzy, nie tylko z Polski. Festiwal Kameralistyki Ensemble imienia księżnej Daisy z roku na rok przyciąga miłośników muzyki kameralnej, której słuchają nie tylko dorośli, ale i młodzież. Festiwal imienia księżnej Daisy w Zamku Książ to między innymi kursy interpretacji muzyki kameralnej oraz warsztaty aktorskie imienia Jerzego Grzegorzewskiego. Przede wszystkim jest to muzyka kameralna. Festiwal co roku przyciąga uczestników i publiczność z całego świata. Koncert inauguracyjny był wielkim muzycznym wydarzeniem i po raz pierwszy odbył się przy udziale orkiestry festiwalowej. Postanowiliśmy w tym roku założyć coś w rodzaju orkiestry festiwalowej. Zaprosiliśmy do tego kontrabasistę Romana Moslera, który na co dzień gra w Las Palmas w orkiestrze na Wyspach Kanaryjskich. Przyjechał tutaj do nas i to pozwoliło, że możemy coś zakombinować w naprawdę dużym składzie kameralnym. W tym roku właśnie postanowiliśmy zagrać koncerty instrumentalne Bacha. Najpierw fortepianowy, potem na dwoje skrzypiec. Być może jeszcze coś zagramy na zakończenie festiwalu. Po raz pierwszy w historii Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble imienia księżnej Daisy wystąpiła orkiestra festiwalowa i po raz pierwszy również na koncercie inauguracyjnym pojawili się profesorowie, aktorzy. W tym przypadku dzisiaj Beata Fudale i Zbigniew Zamachowski. Wszystkie edycje festiwalu skupiały grono najlepszych muzyków i aktorów polskich i zagranicznych. Tak jest też i tym razem. Młodzi artyści nie tylko uczą się od mistrzów, ale i występują z nimi na jednej scenie. Przyjechali w tym roku Niklas Sivilov ze Szwecji, Piero Massa z Włoch, Bartłomiej Nizioł ze Szwajcarii, Szymon Krzeszowiec i Piotr Janosik to liderzy Kwartetu Śląskiego. No mamy oczywiście aktorów Beatę Fudale i Zbigniewa Zamachowskiego. Zbigniew Zamachowski, weteran Festiwalu Kameralistyki, po raz kolejny prowadzi warsztaty aktorskie. Dla mnie przede wszystkim to jest nieoceniony kontakt z fantastyczną muzyką i z fantastycznymi muzykami na żywo przez cały tydzień. Codziennie przecież tu odbywają się próby i koncerty i staram się możliwie nie opuszczać żadnego z nich. Normalnie nie ma zbyt wiele czasu na to, żeby się wybrać do filharmonii, jeśli to bardzo rzadko, a tutaj mam tak w pigułce dozę pokaźną fantastycznej muzyki. Już pierwszy koncert zachwycił zgromadzoną w Zamku Książ publiczność. Było rewelacyjnie, naprawdę. Uczta duchowa na wiele dni. Koncert ogólnie był przepiękny, uduchowił mnie, moc wrażeń, także długo zostanie w pamięci. Trudno wybrać utwór, który by mi lub słuchaczom najbardziej się podobał, bo wszystkie utwory były doskonale wykonane. Młodzież w ilości 15 osób świetnie wykonała utwory razem z mistrzami, czyli z nauczycielami. Dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Markowicz chce, aby każda kolejna edycja festiwalu była bogatsza programowo. W przyszłych latach będziemy próbować jeszcze bardziej udoskonalić i podwyższyć poziom festiwalu. I być może też właśnie skoncentrujemy się też na orkiestrze festiwalowej, może coś z tego też wyjdzie w przyszłości. Festiwal Kameralistyki potrwa do 28 sierpnia w Zamku Książ. Rower, rolki, deskorolka. Aleja Podwale w weekendy zamienia się w aleję zdrowej aktywności i idealne miejsce dla młodych miłośników sportu. Nad bezpieczeństwem czuwają pracownicy OSIR-u i Straży Miejskiej, a młodzież bez obaw oddaje się swojej pasji.
Podczas weekendów jedna z głównych ulic Podzamcza zamienia się w ścieżkę zdrowia. Otwarta jest dla wszystkich, ale inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do młodzieży. Miłośnicy jazdy na rolkach narzekają, że skatepark, który powstał 5 lat temu, nie rozwinął się. Albo powiększy ten skatepark, tam jest drugi hangar, tam jest jeszcze, mają parking z tyłu, tam mieli coś robić, nic nie robią, więc nie wiem. Świebodzice czy tam Świdnica mają duży skatepark otwarty, a my nie mamy nic. Mamy więc... jeden, ale słaby. Teraz na rolkach można jeździć na ulicy. Jest bardzo fajnie, że jest tutaj otwarta ta droga, bo ogólnie na Wałbrzychu to też nie ma za dużo miejsc, żeby móc jeździć, tak? A jeżeli jesteśmy młodzieżą, no potrzebujemy jakiegoś, żeby jakoś ten czas wolny zagospodarować, więc otwarcie tej drogi no jest kolejnym takim elementem, który może nas rozwijać, bo także tu mamy kolegę znajomego, który chciałby jeździć zawodowo, a też zawsze chodzić na skatepark, no też są pieniądze, wydatki i tak dalej, lepiej jeździć na świeżym powietrzu. Najmłodsi mają okazję nauczyć się jeździć na rowerze, rolkach, a młodzież może pozwolić sobie na sportowe szaleństwa. Z Alei Zdrowej Aktywności korzystają osoby w różnym wieku. Bardzo lubię jeździć na deskorolce. Na przykład w sobotę i niedzielę, kiedy tutaj jest zamknięta droga, bo tak to po chodniku to nie da się jeździć, bo nierówno. Jeździmy na rowerach. Wyścigujemy się z autobusami. I kiedyś byliśmy tu w tamtym tygodniu i się ścigaliśmy. No to pomysł dobry jest, tylko że można by było zrobić w innym miejscu, tak żeby nie przeszkadzać niczym. Tym razem oprócz jazdy na rolkach, rowerze i deskorolce przewidziane zostały dodatkowe atrakcje, takie jak Nordic Walking. Nordic Walking jest to taki spacer z kijkami, ale nie jest to taki zwykły spacer z kijkami, ponieważ ważne jest odpowiednie ruchy, żeby pracowały odpowiednie mięśnie, ponieważ to trenuje odpowiednie mięśnie i dlatego jest tutaj trener, który będzie pokazywał odpowiednią technikę tego marszu. Dzięki Nordic Walkingowi możemy uruchomić nawet 96-94% naszych mięśni, które na co dzień nie używamy. Po treningach czuć efekty, odciążamy stawy kolanowe, biodrowe. Całe mięśnie pracują, całe ciało, aż rwie się do chodzenia po prostu. Akcja potrwa do końca wakacji, a dyrektor OSIR-u już dziś się zastanawia, jak urozmaicić aleję na przyszłość. Zobaczymy, jak tutaj będziemy rozmawiali z młodzieżą, z czego oni by oczekiwali, co by jeszcze chcieli, jak można urozmaicić i uatrakcyjnić tutaj te zajęcia, ale trzeba pamiętać, że właśnie, żeby to miejsce było też takie do nauki, czyli na rowerze, czy na rolkach, czy na deskorolce, czyli musi być to bezpiecznie, ale być może jakieś elementy przeszkód będzie można wprowadzić. Przed nami ostatni weekend wakacji, co oznacza ostatnią szansę na skorzystanie z Alei Zdrowej Aktywności. Prezydent Roman Szałemej podał nazwiska członków rad nadzorczych wałbrzyskich spółek komunalnych. Zmienią się również ich zarządy, które będą jednoosobowe. Nowi członkowie rad będą odpowiedzialni za wprowadzenie najwyższych standardów w zarządzaniu spółkami. Nowi prezesi zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Konkursy na stanowiska prezesów wałbrzyskich spółek komunalnych rozpisane zostaną w ciągu najbliższych dni. Do czasu ich rozstrzygnięcia obowiązki prezesów pełnić będą Andrzej Kosiur w MPK, Marek Małecki w MZB, Bogdan Stanek w Akwazdroju, Krzysztof Urbański w przedsiębiorstwie Zamek Książ. Nowe składy rad nadzorczych można przeczytać na portalu wałbrzych24.com. Wałbrzyska policja zatrzymała w Szczawniezdroju mężczyznę, który więził 14-latkę. Znęcał się nad nią ze szczególnym okrucieństwem i gwałcił. 14-latka uciekła z rodzinnego domu w Kłodzku. Dziewczynka przebywała u znajomego w Szczawniezdroju. Ten 21-latek dobrze znany był rodzicom dziecka. I dziewczynka prawdopodobnie od samego początku zaplanowała sobie, że jeżeli ucieknie, to będzie się chować u niego. O tym, gdzie może przebywać dziewczynka, wałbrzyscy policjanci dowiedzieli się od funkcjonariuszy z Kłodzka. Sytuacja miała miejsce dużo wcześniej, bo jest to przełom kwietnia i maja. Natomiast informacje, które otrzymaliśmy z kolegów z Kłodzka oraz materiały, które prowadzone były przez prokuraturę, wykazują o pewnych nieprzykrych rzeczach, z którymi dziecko miało do czynienia. Dopiero po kilku dniach współpracy z psychologiem 14-latka opowiedziała, co naprawdę działo się w mieszkaniu mężczyzny. Bił ją, dusił, głodził, a w przypadku, kiedy spodziewał się kogoś, jakiegoś gościa, kogoś, kto mógł do niego przyjść, nakazywał dziewczynę chować się do szafy pod stertą ubranie. 21-letniemu mężczyźnie grozi kara 12 lat więzienia.
To wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Na kolejną porcję informacji zapraszam jutro na godzinę 17:15. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.